Witam w szóstym odcinku z Mass Effect 2. Lecimy dalej. No i co? Znaczy tak powiem. Tutaj mamy mapę. Się gdzieś wybierzmy. Wow. Wow, ja sobie latam stateczkiem! Niesamowite! Co jest? Dobra, zwerbujmy. Najpierw kogo trzeba, nie? Zwerbujmy ich najpierw. To jest generalnie plan. Bo zanim jakąkolwiek misję, no to faktycznie by warto mieć ludzi do ekipy, nie? Co by nie mówić. Nawet czy poboczne, czy nie poboczne. Okej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Co no, no... Jakby... Nikogo innego nie mam. Do wzięcia. Dwa punkty. Ściągnięcie. Dwa punkty. Przeciążenie. Tu wszystko dostałem. Okej, no to chodźmy. Witaj na Omedze. Jesteś tu nowy, prawda? Potrafię to poznać. Pozwól, że... O! Cześć, Mohlan. Ja właśnie... Zmykaj, Fargut. Już. Oczywiście, Mohlan. Co tylko ona zechce. Cholerny łachudry. Witaj na Omedze, Shepard. Wiesz, kim jestem? Oczywiście. Namierzaliśmy cię od kiedy pojawiłeś się w układach Terminusa. Nie jesteś aż tak dyskretny. Arya chce wiedzieć, co sprowadza martwe widmo na Omegę. Radzę ci iść od razu do zaświatów i się przedstawić. Daruj sobie. Nie szukam kłopotów na Omedze. Wszystko wokół ciebie wybucha, Shepard. Nie miej za złe Arii, że chcecie mieć na oku zaświaty. Już. Otrzymuję doniesienia o kwarantannie w slumsach, gdzie dr Mordyn Solus prowadzi klinikę. Spodziewaj się oporu na stacji transportowej. Kurwa mać. Proszę, musisz mi pomóc. Kto ci się pozwolił odzywać? Zaid Masani. Tak, to ja. Ty pewnie jesteś komandor Shepard. Podobno mamy ocalić galaktykę. Dostałeś wstępne informacje? Odrobiłem pracę domową. Cerberus przesłał mi wszystkie potrzebne dane. Według moich informacji miałem odebrać jedną osobę. To batariański łobuz. Wkurzył kogoś, kogo było stać, żeby wysłać mnie za nim. Jest nawet dopłata za schwytanie żywcem. Proszę, nie zrobiłem tego. Miałeś być cicho. Próbował mnie wodzić za nos po całym terminusie. Głupek. Tacy jak on zawsze uciekają na Omegę. Co się z nim stanie? Oddam go i odbiorę nagrodę. Nie interesuje mnie, co z nim zrobią dalej. Co cię łączy z Cerberusem? Spokojnie. Cerberus płaci mi kupę forsy za pomoc przy twojej misji. Tak to wygląda. W ogóle i w szczególe. Niewielu najemników zgadza się na misje samobójcze. Niewielu najemników dostaje oferty takie jak ta od Cerberusa. Misja nie zapowiada się dobrze, ale ten twój człowiek iluzja potrafi obracać dużymi kwotami. Miło cię poznać, Zaid. Czeka nas dużo pracy. Tak właśnie słyszałem. Zakładam, że człowiek iluzja powiedział ci o naszym układzie. Nie. Najwyraźniej uznał, że te informacje nie powinny trafić do akt. Dobrze, że spytałem.
Jakiś czas temu, zanim zwerbował mnie Cerberus, podjąłem się pewnej misji. Może cię to zainteresuje. Słyszałeś kiedyś o Vido Santiago? To szef Błękitnych Słońc. Kontroluje całą organizację. Z tego co wiem, ostatnio zajął rafinerię Eltfel Ashland i wykorzystuje personel w roli niewolników. Firma chce rozwiązać ten problem. Dopilnuję, żebyśmy to załatwili. Świetnie. Załatwmy to jak najszybciej, żeby móc się skoncentrować na byciu bohaterami. Lepiej wsadzę to coś do paki, zanim mi zaśmierdnie. Będę gotowy, jak tylko postanowisz się zabrać za zabijanie. Okej, taki okrutnik. Gorszy w Rex, rozumiem, no. Imienia Szeparda, o cholera! Szalony problem. Ludzie są zarazą trawiącą galaktę. Ej, panie! Jest pan zarazą. I ty, człowiek. O. Broń chcę. Tak, kupmy wszystko. Wszystko kupiłem. Niepewne podniecenie. Witaj, człowieku. Czym mogę służyć? Jaki towar tu sprzedajesz? Pokaż mi swoje towary. Części z odzysku. Wszelkiego rodzaju, zwykle legalne. Duma. Zwykle legalne. Mam najniższe ceny na całej stacji. Nigdzie nie znajdziesz tańszego sprzętu z odzysku niż u mnie. Mam sprawy do załatwienia. Uprzejmość. Życzę miłego dnia. Rozejrzyj się po moim kiosku, jeśli chcesz coś kupić. A, to był jego kosk, po prostu to kupiłem wszystko, okej? Okay? Zniecająco obcy magazyn. Co to jest? Nie wiem, ale kupię. O, się wrażenie. Mały model tyryńskiego krążownika. Pewnie. Poprzednie broni. Cenna rzecz. Okay. Nie ma sensu narzekać, człowieku. Panuje zarab. Kazałem ci się stąd wynosić. Przez zarazę cały obszar objęto kwarantanną. Nikt nie wejdzie. Jestem człowiekiem, ty ośle. Ludzie nie chorują. Pozwól mi zabrać moje rzeczy, zanim szabrownicy się do nich dobiorą. Ta choroba atakuje wszystkie inne rasy. Nie będziemy ryzykować. Nikt nie wchodzi, dopóki zaraza się nie skończy. Więc slumsy są zupełnie odcięte? W końcu, człowiek ze sprawnym słuchem. Tak właśnie to powiedziałem. Nie możecie mnie tu trzymać. Stracę cały dobytek.
wyświadczam ci przysługę, ludzka kobieto. Za kilka tygodni wszystkich w strefie kwarantanny wybije zaraza albo gangi. Nie miałem pojęcia, że na Omedze są jacyś stróże prawa. Kto zarządził kwarantannę slumsów? Świeżo z transportu, co? Tutaj rządzi Arya Tilok. Macza swoje niebieskie paluszki w każdym niebieskie paluszki. A zaraza nie służy interesom. Zatrudniła nas, żebyśmy nikogo nie wpuszczali i nie wypuszczali ze strefy kwarantanny. W slumsach mieszka pewien salarianin, niejaki Mordin Solus. Muszę go tam znaleźć. Doktor! Ten szaleniec kilka miesięcy temu otworzył w dzielnicy klinikę. Błękitnym słońcom zrzedły miny, kiedy się wprowadził. Podobno Mordin próbuje zwalczyć zarazę. Życzę mu powodzenia, ale ten obszar pozostanie zamknięty. Mamy rozkaz czekać, aż zaraza albo błękitne słońca wszystkich zabiją, a potem wejść i posprzątać. Wiesz, gdzie jest klinika Mordina? Nie mam pojęcia. Co cię to obchodzi? Mamy kwarantannę. Co cię to obchodzi? Opowiedz mi więcej o zarazie. Najpierw jest kaszel, później krwotoki, no tak, a wtedy ja cię rozwalam. Wtedy ja cię rozwalam. Arian, Krogan i tak dalej. I worcze, jeśli ich liczyć. Przenosi się drogą powietrzną, dlatego nie możemy pozwolić na eskalację. Więc wprowadzono kwarantannę. Kim są Błękitne Słońca? Dzielnicą rządzi gang turiańskich najemników. A raczej rządził. Podobno zaraza nieźle ich przetrzebiła. Teraz cała okolica jest do wzięcia. Podobno worcze się do tego szykują. Im zaraza nie szkodzi, są odporni na choroby. To kolejny powód, dla którego lepiej tam nie wchodzić. Nie wiedziałem, że choroby mogą się przenosić pomiędzy gatunkami. Turianie i Salarianie nawet nie mogą jeść tych samych rzeczy. Zgadza się. Większość uważa, że zaraza musi być syntetyczna. Albo wymknęła się spod kontroli, albo to jakieś testy. A ponieważ ludzie są odporni na zarazę i wielu z nich zajmuje się teraz szabrem, panuje powszechna opinia, że to ich dzieło. Słuchaj, będziecie tu siedzieć do końca kwarantanny. To się może ciągnąć tygodniami. Ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. Tym się zajmuję. Rozwiązywaniem problemów. Wpuść mnie, a doprowadzę tę dzielnicę do porządku. Jeśli uważasz, że coś poradzisz, proszę bardzo. Kwarantanna jest głównie po to, żeby nie wypuszczać zarażonych. Dam znać przez radio, że wchodzisz. Zaraz. Mnie zatrzymujesz, a ich nie? Ty sukinsynu. Pani nie ma granatnika. Żegnam. Pani nie ma granatnika. Na szczęście ludzie są odporni na tę zarazę. Pani nie ma granatnika. No cóż, co by nie mówić. To prawda. Nie no, tego nie lubię. Na pewno Murzyn jest must have. Czemu już wygląda? Lepiej tak wygląda. Na razie ta dwójka. Trzy opcje. Miotacz, dobra, to jest to, co sobie kupiłem. Tutaj nic. No to co? Dobra i wybrana. Uwaga, obowiązuje kwarantanna. Gdzie my się napierdalać, tak? Pierwiastek zero. 250 plus. No to let's go. Wiadomo, że wolno nam wejść. To co za pytanie, nie? Żebym ja kurwa nie zaczął do was strzelać. Siemano. A, tutaj. Dobra. Powodzenia. Błękitne słońca i porcze strzelają do wszystkiego, co się ruszy. Domyślam się. Doskonale! Chyba chory zostawili. Człowiek. Mogłem się domyślić. Nie dość, że zaraziliście nas tym paskudstwem, to nawet nie poczekacie, aż umrę, żeby rozwiązać.
mogę coś dla ciebie zrobić? Odejdź ode mnie, człowieku. Twoja rasa dość już zrobiła. To sprawka waszej zarazy. Twoja udawana litość jest ostateczną zniewagą. Szukam Mordina Solusa. Ludzie szukający miłośnika ludzi. Mam nadzieję, że wurcze spalą Mordina i jego klinikę na popiół. Mam nadzieję. Trzymaj się. To cię nie wyleczy z zarazy, ale może trochę pomóc. Medizel. Pomogłeś mi. Czemu? Po to tu jestem. Nie wiem, czy znajdę lek na tę zarazę, ale postaram się. Twoje słowa brzmią szczerze. Może to przez gorączkę, ale faktycznie, co mam do stracenia? Co chcesz wiedzieć? Skąd u ciebie ta pewność, że epidemia to robota ludzi? Ta zaraza jest zbyt silna, żeby była dziełem natury. Przenosi się drogą powietrzną, zaraża różne gatunki i jest niemal stuprocentowo śmiertelna. Musiała powstać w laboratorium. Ponieważ oszczędza wyłącznie ludzi, wniosek może być tylko jeden. Worcze są odporni na zarazę. A jeśli to oni wypuścili wirusa, żeby przejąć dzielnicę? Worcze są odporni na choroby. Zaraza stworzona przez ludzi nie zrobi im krzywdy. Ale jeśli worcze stworzyli zarazę, czemu nie dotyka ludzi? Poza tym worcze są zbyt głupi, żeby stworzyć takiego wirusa. To padlinożercy. Wybacz, człowieku. Możesz zaprzeczać, ale wszystkie dowody wskazują na twój gatunek. Szukam Mordina Solusa. Ma klinikę w głębi dzielnicy. Przyjmuje uchodźców. Pomaga zarażonym. Wcześniej bałem się do niego iść. Jest niebezpieczny, ale może mógłby mi pomóc. Kiedy znajdę Mordina, powiem mu o tobie. Jeśli ma lekarstwo, dopilnuję, żeby ktoś ci je dostarczył. Dziękuję. Zostało mi niewiele czasu, ale dałeś mi iskierkę nadziei, która rozświetli mrok moich ostatnich chwil. Nie chcę umierać. Nieważne, jaki jest Mordin, zaryzykuję, jeśli tu dotrze. Czemu Mordin miałby być gorszy niż zaraza? Błękitne słońca próbowały wymusić od niego haracz. Zabił ich. Odurzył jakąś toksyną i zastrzelił. Nie jest zwykłym lekarzem. Lekarze nie zabijają ludzi i nie wystawiają zwłok na przestrogę. Mówiłeś wcześniej o worczach. Przed kwarantanną w dzielnicy rządziły błękitne słońca. Badania naukowe, osiągnięcie. Gdy przetrzebiła je zaraza, pojawili się worcze. Błękitne słońca bronią swojego terenu, ale zaraza się roznosi i w końcu worcze je pokonają. Pójdę już. Żegnaj, człowieku. A! Nie. Zjebałem. Liczba dostępnych prób. Okej, czyli muszę znaleźć ten fragment. Ja pierdolę, to nie jest takie kurwa proste. To. No przecież kliknąłem. Halo. Kliknąłem. Tam było na górze. Nie, to... Tamto, oj, to. No, enter! Enter nie działa. Ja pierdolę, no
jest takie proste, cholera jasna. Ogniwa. Cakuj drzwi. A, jest proste. Uzyskano dostęp. Próbował wydrapać sobie wyjście. Nikt nie chce umierać w... Cholera jasna. Depresyjnie. No dobrze. No to co? Tyle chyba w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Na razie.